Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, wykonaliśmy ostatnio praktycznie wszystkie zadania poboczne, zostało nam tylko powiew północy. Gorączka złota, nie wiem czy jest zadaniem głównym czy pobocznym. Zagadamy sobie od razu do Ernesto, ponieważ jest on jednym z wpływowych osób. Słyszałem od Lorenzo, że masz problem z pewnym alchemikiem. Nie powiem, długo kazał mi czekać. Tak długo, że w końcu sam musiałem ruszyć cztery litery sprzed ciepłego kominka i zadbać o swoje interesy. Mam nadzieję, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Najlepszy. Odważne słowa jak na takiego młodzika. Zobaczmy, czy jesteś w stanie poprzeć je równie odważnymi czynami. Zamieniam się w słuch. Masz, napij się. Sprawa jest nietęga, więc nie ma co gadać o suchym pysku. Okej, dobra. Niech będzie. Widzisz, gusta mieszkańców tego miasta to zaiste ciekawa rzecz. Wbrew panującym problemom gospodarczym, ludzie coraz częściej sięgają po trunki z górnej półki. Musiałem więc zainwestować w zioła i przyprawy do kuchni, o które dzisiaj coraz trudniej. Sam jednak o zielarstwie nie mam pojęcia, więc zazwyczaj zlecam zbieranie ziół podwykonawcom. Parę dni temu wynająłem do roboty pewnego chłopaka, który twierdził, że zna się na ziołach jak mało kto. W międzyczasie pewien podmiejski alchemik o imieniu Bodowin zamówił ode mnie 3 paczki ziół leczniczych. Zleciłem chłopakowi zerwanie ziół i zaniesienie ich alchemikowi. Następnego ranka usłyszałem łomotanie do drzwi mojego lokalu. Wstaję, patrzę, a na ganku stoi sam Bodowin i wymachuje paroma roślinami, mówiąc, że mój człowiek przyniósł mu jakieś chwasty. Mam teraz problem, bo ten cholerny gówniarz gdzieś czmychnął. Jeszcze wydałem na niego pieniądze, a reputacja? Lada dzień poleci mi na łeb, na szyję. Dlaczego tak przejmujesz się zdaniem Bodowina? Tak się składa, że wchodząc na nowy rynek muszę dbać o opinię u klientów. Liczyłem, że Bodowin poleci mnie innym. Po tej sprawie na pewno nie zostawi na mnie suchej nitki, a wtedy ludzie przestaną mnie postrzegać jako zaufanego kontrahenta. Jak mogę ci pomóc? Najlepiej by było, gdyby Bodowin zapomniał o całej sprawie. Swoją drogą, gdyby jakimś cudem udało ci się odnaleźć tego gówniarza i przyprowadzić do mnie, dostałbyś parę monet więcej. Skąd znasz tego człowieka? Podesłała mi go Sigrid, stara znajoma. A ja skorzystałem z propozycji, no bo czemu nie? Wtedy jeszcze miałem do niej zaufanie. Opiekuje się owcami w dzielnicy rzemieślników, w pobliżu wschodniej bramy Koszar. Jeśli się zgubisz, zapytaj o drogę któregoś z gońców. Okej. Kim był ten znawca ziół? Znawca ziół od 7 boleści, to na pewno. Nosił włosy spięte w kut. Pamiętam, że nazywał się Kaw. Swoją drogą, cholernie głupie imię, nie? Postaram się szybko załatwić tę sprawę. Jeśli zawiedziesz, Lorenzo się o tym dowie i będziesz mógł pomarzyć o dostaniu się do Araxos. Pamiętaj, mój głos ma dla niego spore znaczenie. Dobra, wyrwać chwasta. Dima, z tobą chyba mamy sprawę załatwioną. Cześć, jak leci? Mam ręce pełne roboty. Dobra, oczywiście. W porządku. Czyli Dima jest załatwiony, Ernesto jest załatwiony, Armar też jest załatwiony. To wiecie co? Chodźmy w takim razie do... Dokąd? Do Helgi byśmy poszli. Albo do tej całej Sigrid, czy jak jej tam. Albo lepiej, chodźmy do Koszar i zapytajmy się, jakby było z naszym dołączeniem do Straży Miejskiej, jakbyśmy chcieli. Bo widzę, że jesteśmy w stanie robić jednocześnie te dwa zadania. Także spróbujmy może co nieco tutaj zrobić. Być może zgarniemy na tym dużo więcej expa, no nie? Więc idziemy do Rodericha, który siedzi sobie tutaj. Tylko zapomniałam znowu, w którym budynku on siedzi. Ja chyba właśnie źle polazłam, czy mi się... Moment. A w sumie tędy też chyba przejdę, nie?
czy zejdę prosto do... No tak trochę słabo poszłam. Ale dobra, może zrobimy kółeczko i wyjdziemy jakoś stąd. Może tędy? Kurde, myślałam, że jestem w stanie trafić do każdego miejsca w tym mieście, a tutaj wychodzi na to, że jednak nie. Dobra, potrzebuję wejść na górę i przejdziemy sobie przez most. Tędy. O. I tutaj powinniśmy być na miejscu. Roderich chyba siedzi właśnie tutaj. Jak najbardziej. To co, próbujemy. Zobaczymy, co on nam zleci. Wiadomo, że i tak jedno z tych zadań się anuluje po pewnym czasie, ale skoro możemy je robić równocześnie, to skorzystajmy z tego. Chciałbym dołączyć do Straży Miejskiej. Straż z chęcią przyjmie w swoje szeregi nowego rekruta, jednak akceptujemy wyłącznie obywateli Archolos. Masz przy sobie glejt poświadczający twoje obywatelstwo? Mhm. Proszę, oto mój glejt. Jasne. W porządku, chłopcze. Pierwszą rzecz mamy z głowy. Powiedz mi teraz, dlaczego pragniesz dołączyć do Straży Miejskiej? Jest pewna sprawa, którą chcę się zająć jako strażnik. Straż to nie jest miejsce do załatwiania swoich prywatnych interesów. To nie jest żaden interes. Tu chodzi o mojego brata. Zaginął i nikt nie potrafi w tej sprawie nic poradzić. Nie tym tonem, chłopcze. Nie zapominaj, z kim rozmawiasz. Co do zaginięcia twojego brata, rozumiem, że zawiadomiłeś już o sprawie któregoś z moich ludzi. Razem z bratem nie pochodzimy z Archolos. To wystarczający powód, by wszyscy umywali ręce od jego zniknięcia. Miałem nadzieję, że zostając strażnikiem, będę mógł samemu zająć się tym śledztwem. Przykra prawda jest taka, że aktualnie nie mamy na tyle ludzi, by zajmować się sprawami osób nie będących obywatelami. Zazwyczaj strażnicy powiązani ze śledztwem nie są dopuszczani do jego prowadzenia, ale ze względu na wyjątkową sytuację mogę zastanowić się nad wyjątkiem. Niczego nie obiecuję, ale dziękuję ci za szczerość. Co prawda zasugerowałeś naruszenie kilku ważnych zasad straży, ale w sytuacji kryzysowej wolę mieć przy sobie kogoś godnego zaufania niż znającego cały kodeks na pamięć. Nie będę owijał w bawełnę. Praca strażnika w dzisiejszych czasach jest ciężkim kawałkiem chleba. Jak zatem wygląda praca w straży? Przez większość czasu jest nudna i żmudna, a przez resztę brudna i krwawa. Żołd nie jest zbyt wysoki, bo wojna trwa w najlepsze i środki w dużej mierze idą do naszych chłopców na froncie. Ale musisz pamiętać o jednej rzeczy. Podczas gdy oni walczą z wrogiem zewnętrznym, naszym zadaniem jest ochrona integralności królestwa, a to nagroda sama w sobie. Gdyby nie my, miasto już dawno stanęłoby na skraju przepaści i byle łajzy trzymałyby miejskie władze za mordy. Teraz słuchaj mnie uważnie. Jako że nie przyjmujemy byle kogo w nasze szeregi, będziesz musiał udowodnić, że jesteś odpowiednim kandydatem na strażnika. Co mam zrobić? Powiedz mi, umiesz ty machać mieczem? Ścierwojada ubijesz? A nawet i cały ich tuzin? Wątpię, że takie przechwałki mają jakieś pokrycie w rzeczywistości, ale nie brak ci ikry, chłopcze. No zobaczymy, czyś taki sprawny, jak twierdzisz. Mam pokonać ścierwojada w ramach testu? Nie, nie o to mi chodziło. Jutro z rana na głównym placu odbędzie się trening rekrutów, podczas którego strażnik Winston sprawdzi wasze umiejętności w walce wręcz. Jeśli myślisz poważnie o służbie, oczekuję, że się tam pojawisz. Mhm, dobra. Przyjęcie do Straży Miejskiej, szkolenie rekrutów. No dobrze, czyli mamy kolejne jakieś tam informacje. Robi się wieczór. Skorzystałabym gdzieś z łóżka. Ty masz gdzieś tutaj łóżko, masz na piętrze i widzę też, że właśnie tam chyba idziesz. Pewnie ci się nie podoba to, że tutaj wchodzę, natomiast chciałabym skorzystać jednak z łóżka. Ale masz łóżko fajne, całkiem. Do rana się prześpimy. I tam było to szkolenie rekrutów, nie? Czy ono jest teraz rano? Chyba tak.
Nie wiem, wyjdźmy na główny plac i się przekonajmy. Zobaczymy. Winston był gdzieś tutaj, tak. Wygląda na to, że to już teraz. Dobrze, więc spróbujmy swoich sił. Chyba dobrze trafiłam. Witaj, chłopcze. Jesteś w samą porę. Zaraz zaczynamy. Imię? Marvin. Dobra, mam cię na liście. Okej. Miecz to wasz najlepszy przyjaciel podczas służby. Nie tylko sprawi, że obywatele będą was szanować, ale także pomoże wam w każdej kryzysowej sytuacji. Najszybciej to pojmiecie, gdy będziecie wykonywać misje poza miastem. Podstawą walki mieczem jest wyczucie, kiedy blokować, a nie kiedy atakować. To właśnie sprawdzimy podczas tego ćwiczenia. Przyszedłeś jako jeden z pierwszych, więc zaczniemy od ciebie. Jak ci było na imię? Marvin, tak? Tak jest. Chwytaj za drewniany miecz i pokaż, co potrafisz. Okej, drewniany miecz. Pokaż, co potrafisz, chłopcze. Dobra. No. No dawaj. No. O, mój łeb. Winston? Piękny cios. Teraz sprawdzimy, jak sobie poradzisz przeciwko przeważającej ilości przeciwników. Wy dwaj, ruchy. Odłóż broń. Serio? Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Uważaj! Za tobą! Serio? Teraz cię mam. Odłóż broń. No, dawać. No. Trochę mnie bijecie, natomiast ja się chyba nie będę patyczkować jednak z wami. Dawaj. Okej. A, mój łeb. Wspaniale. Masz do tego talent. Skoro tak dobrze ci szło do tej pory, to mam dla ciebie propozycję. Jeśli pokonasz trzech innych rekrutów, to masz resztę treningu z głowy. Co ty na to? Spoko. Z chęcią spróbuję. To się nazywa duch walki. Do roboty, chłopcy. No? Jeden przeciwko trzem? Dostaniesz solidne ranie. O, chcielibyście. Chcielibyście. Podłóż to albo. Okej. No. Zobaczymy, ale powinno się udać. Oni jakoś bardzo mi dużych krytów nie sadzą. Dobra. Wiecie co? Co ja się będę? I tak mi się odnawia potem życie. Ta zbroja robi nam dużą. Okej. A, mój łeb. Niesamowite. Gdzie się nauczyłeś tak walczyć? Zdarzyło mi się pokonać kilka bestii tu i tam. Potrzebujemy takich ludzi. Zgodnie z obietnicą, zwalniam cię z reszty dzisiejszego treningu. Zasłużyłeś sobie. Zamelduj Roderichowi o swoich postępach. Ja z pewnością też szepnę mu dobre słówko o tobie. Łeb. Oczywiście, jeśli chcesz zostać, możesz odbyć resztę treningu. Pokazałem, co potrafię. Wracam do Rodericha. Zasłużyłeś sobie. Dziękuję bardzo. No już nie będziemy przesadzać.
Znaczy się, dobra, może i okej, ale w sumie skoro zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić, ja mam nadzieję, że te zadania, tak, one są równo tutaj, więc możemy faktycznie robić i dla gildii, i dla Straży Miejskiej, także dzisiaj będzie wysyp zadań. Fajna sprawa. Dobra. Byłem na treningu. Nowy poziom. A tak, słyszałem. Położyłeś trzech przeciwników naraz, imponujące. Potrzebujemy ludzi o takich umiejętnościach. No w każdym razie, skoro miałeś w ręku miecz treningowy, to znaczy, że mógłbym cię wyposażyć w prawdziwą broń. Mógłbym, ale nie zrobię tego. Dlaczego? Musisz sam zdobyć dla siebie oręż. Nie ma dla mnie znaczenia, jak to zrobisz, bylebyś działał w granicach prawa. I nie może to być byle jaki, na prędce naostrzony pręt, tylko coś porządnego. Masz być strażnikiem, a nie obwiesiem. Tak jest. Mhm. Przyjęcie do straży, szkolenie rekrutów. Dlaczego mam samemu załatwiać sobie broń? Porządny strażnik musi być zaradny. Nieraz będziesz prowadził śledztwa, szukał tropów, a to wymaga lotnego umysłu. Chcę zobaczyć, czy uda ci się zdobyć taką samą broń, w jaką są wyposażeni nasi chłopcy, korzystając tylko z własnych kontaktów oraz umiejętności. Jeśli sprawa załatwienia sobie miecza cię przerośnie, to znaczy, że nie masz czego szukać w naszych szeregach. No pomyśl trochę, rozejrzyj się, pogadaj z kimś, kto może się orientować w temacie. Na więcej podpowiedzi z mojej strony nie licz. Mhm. Oręż strażnika. Sprawdźmy. Myślę, że w załatwieniu sobie porządnego miecza mógłby mi pomóc dowolny strażnik. Porozmawiam z którymś. Dobra, czyli pewnie porozmawiamy z jakimś strażnikiem i oni nam oczywiście... O, jesteś nowym rekrutem straży? To się jeszcze okaże. Opłaca się nim zostać? Płacą nie najgorzej. Do tego zapewniają dach nad głową i regularne posiłki. To coś, czego nigdzie indziej na tej wyspie nie znajdziesz. Boję się tylko podejścia niektórych obywateli. Wiesz... Tych, którzy patrzą krzywo na wszystkich strażników. Gadaniem ludzi nie ma co się przejmować. Słyszałeś coś o dowódcach? Jak traktują ludzi? Sprawiedliwie. Jeśli się przykładasz, to cię wynagradzają. Jeśli się obijasz, to nie dostaniesz więcej niż absolutne minimum przewidziane w protokołach. Dzięki za informację. Nie ma sprawy. Potrzebny jest mi miecz strażnika. Jakieś pomysły? O ile dobrze pamiętam, jeśli pogadasz z kowalem Odgarem i cię polubi, to może ci taki zrobić. Ale jakby cię to interesowało, znam ciekawszy sposób na jego zdobycie. To znaczy? Proponuję szybki pojedynek. Ja stawiam mój miecz, a ty parę monet. Co ty na to? Czemu nie? Świetnie. A masz złoto? Trzymaj. Chodź. Musimy znaleźć miejsce, gdzie nikt nie będzie nam przeszkadzał. Trzymaj się blisko. Jak gdzieś znikniesz, to zatrzymam sobie twoje złoto. Okej, no trochę to ryzykowne, natomiast możemy spróbować. Może być fajnie. Ode mnie tego nie dostał. Nie wiem, no zobaczymy. Ciekawi mnie tylko, gdzie idziemy. Ale kurde, interesujący pomysł. Szczególnie, że w ogóle nie pamiętam, gdzie jest Odgar, więc... No, chyba warto spróbować. Mamy całkiem dobrą zbroję. Tylko fajnie by było sobie jednak zmienić broń. Mam ten dalej drewniany miecz założony. Nie wolno naruszać polskiego porządku. Naprawdę idziemy się bić przed klasztor? Wiecie co, zrobię sobie F5. Bo nie wiem, czy jeżeli typ będzie musiał na mnie czekać, to... Czy coś się nie stanie? Nie, widzę, że nie. Serio? Idziemy walczyć na cmentarz. Co? Dobra, już myślałam, że idziemy na cmentarz. Cholera. Byłoby to co najmniej dziwne, nie sądzicie? Okej. A idziemy tu, żeby nikt nie widział. Mądre. Dobra, to miejsce jest w sam raz. Gotowy? Bardziej już nie będę. To do dzieła. Dobra, próbujemy. Ała, no dobra, ja też mam niezłe pierdyknięcie.
Jest szansa. O, udało się. Dobra, może nie będę go okradać. Już nie przesadzajmy. To miał być, wiecie, pojedynek, a nie, że... Będziemy się bawić. To co, mamy miecz. Super. Arvid, wstajesz? Mój łeb. Masz cios, chłopcze. Chyba cię nie doceniłem. Trzymaj. Zasłużyłeś sobie. Jak wytłumaczysz się z braku miecza? O mnie się nie martw. I tak nie przepadałem za tym złomem. Tworzyłeś mi dobrą okazję, bym w końcu poszedł do któregoś kupca po coś lepszego. A przypadkiem wszyscy strażnicy nie powinni mieć takiego samego rodzaju broni? Teraz, w czasie wojny, wszystko co jest w miarę znośnej jakości jest wysyłane na front. Straż musi się ratować resztkami. Roderich od dawna nie zwraca uwagi na jednolitość wyposażenia. Możesz mi wierzyć. Okej. Miecz Arvida. Uuu, jest lepszy. Chociaż on nie daje nam chyba premii, nie? Nie wiem. Chyba tak. Fajnie. Naprawdę fajnie. To co, w takim razie wracamy do niego. Będziemy mieli teraz dużo lepszą broń. Super. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak nam dzisiaj idzie. W ogóle trzeba przyznać, że to wszystko jest takie dosyć ciekawe. Tędy idziemy do slumsów, to może niekoniecznie. Trzeba uważać, co się komu mówi. Ale przejdziemy oczywiście standardową drogą. Ojej, drogą. Nie, no fajnie. Fajnie, nie będę marudzić. Tam nie. Tutaj idziemy. O, jesteśmy w siedzibie Straży Miejskiej znów. Fajnie, bo wiecie, jakbyśmy tylko zrobili jedną ścieżkę na przykład, to by nas ominęło trochę expa, nie oszukujmy się. A w momencie, gdy teraz już robimy zadania dla Straży, tak w miarę równolegle, no to nas to nie ominie. No i to jest dobra sprawa. Nie wiem, czy to wystarczy, czy jeszcze będziemy musieli coś zrobić, żeby dołączyć do Straży. Bo jeżeli... coś jeszcze, no to wiadomo, zrobimy, a jak nie, no to idziemy robić zadania dla gildii. Roderich, tu jesteś. Hej. Mam już broń. 1600 expa. No, nie jest źle. Wygląda na to, że możesz być całkiem przydatnym rekrutem. Zostało ci już tylko jedno zadanie. Jestem ciekaw, jak sobie z nim poradzisz, ale nie będziesz go wykonywał w takich łachmanach. Proszę weź, zasłużyłeś sobie. Dzięki temu mieszkańcy będą wiedzieli, że nie jesteś jakimś zwykłym spacerowiczem, tylko kandydatem na strażnika. I pamiętaj, mundur trzeba szanować. Mhm, strój rekruta straży. Na czym polega ostatnie zadanie? Udasz się z Veigarem na nocny patrol. Oceni, jak ci idą interwencje i czy potrafisz poprowadzić patrol tak, by był jak najefektywniejszy. Masz wybierać miejsca najbardziej narażone na różne burdy nocne i w razie potrzeby im zapobiegać. Przyjdź tutaj wieczorem, Veigar będzie czekał. Pytania? W razie czego mogę liczyć na tego Veigara? Możesz liczyć na każdego ze strażników. Wstępując w nasze szeregi, każdy zobowiązuje się do pomocy innym członkom i rekrutom Straży Miejskiej. Ty również złożysz taką przysięgę, jeśli dobrze ci pójdzie. Jeszcze coś? Na co mogę sobie pozwolić? Nie bądź za ostry. Zawsze może się zdarzyć, że nie zostaniesz przyjęty w nasze szeregi, a wtedy nikt cię nie ochroni przed zawistnymi mieszkańcami. Pamiętaj jednak, że jeśli ktoś będzie stawiał opór, to możesz użyć siły albo nałożyć grzywnę. Zapamiętaj, kogo karzesz w ten drugi sposób i za co, bo musisz mi to potem przekazać. Mhm. Wszystko jasne. Odmaszerować. Tak jest. Przyjęcie do straży, nocny patrol. To wiecie co, znowu skorzystam sobie u niego z łóżka i po prostu prześpimy się do nocy. W ogóle jak ten pancerz się ma do mojej zbroi, którą sobie kupiłam? Pewnie chujowo. Tak, no on jest troszeczkę lepszy, no ale widzę, że nie mamy wyboru. Musimy się udać w takim ubraniu na misję.
jakby, dobra, do wieczora, tak? No to śpimy w takim razie do wieczora. I zobaczymy. Dobra, tu jest Roderich. Bo to miał być wieczór na pewno, no nie? I ciekawe, gdzie on będzie niby czekał. Arvid, Octav, Winston. Wait, moment. Nocny patrol. Moim ostatnim testem jest nocny patrol po mieście. Około północy powinien spotkać się z Veigarem tutaj w koszarach. Okej, okay, około północy. No to jeszcze możemy iść spać. Pozwól, że skorzystam u ciebie z łóżka. Myślałam, że do wieczora. No dobra, no to północ. I co? I sprawdzamy to zadanie. Winston. Rozumiem, że on będzie czekał tutaj u Rodericha, nie? Mam cię. Dobra. To lecimy. Ostatnie zadanie dla straży. Dobry wieczór. O, Roderich w końcu zaczął przyjmować dobrze wychowanych, a nie tylko tych z Rynsztoka. Marvin, nie mylę się? Tak jest. Świetnie, nie bój się, nie oceniam surowo. Skup się na najlepszym wykonaniu zadania, a nie na przypodobaniu się Roderichowi. Tego człowieka czasami trudno zrozumieć. To moja jedyna rada dla ciebie. Teraz ty przejmujesz inicjatywę. Gdzie idziemy? Do dzielnicy Biedoty. Jasne, za mną. No, najlepiej tam będzie pójść, wydaje mi się. Tam jest zawsze najwięcej jakichś burt, także... No, na pewno będziemy mieli do wykonania co nieco. Ja rozumiem, że ja mam tą broń założoną. Czy nie mam żadnej? Nie miałam żadnej założonej. Kurde, zmieniłabym pancerz na ten lepszy, ale no wiecie, quest to quest, no nie? Trochę tak nie można sobie chyba zmieniać zbroi. Chociaż, kto wie. Dobrze, no sprawdzimy, czy się coś dzieje, czy się coś nie dzieje. Miejmy nadzieję, że będzie się coś działo, żebyśmy mieli się czym pochwalić, nie? I żebyśmy zdobyli trochę expa jednak. Coś czuję, że raczej nie będziemy nakładać grzywny. Prędzej będziemy musieli komuś wpierdzielić, niż nadać grzywnę. Dobrze. Ciekawe też, ile trwa taki nocny patrol. Czy na przykład do rana? Czy jak? Nie mam pojęcia. Ale widać, że jesteśmy już przy slumsach i wchodzimy dosłownie do środka, także miejmy nadzieję, że coś nam z tego fajnego wyjdzie. O proszę, szczury! Znowu jedna z tych przeklętych bestii! Cholera! Jaki ja ich nie cierpię! Są takie brudne! Jedzą byle co, choroby roznoszą. Jej. To tylko szczur, nie ma się czym przejmować. Już ja lepiej wiem, czym mam się przejmować. Paskudztwo. Ta dzielnica to jeden wielki syf. Siedlisko patologii, brudu i bogowie wiedzą czego jeszcze. Jak ci ludzie wytrzymują w takich warunkach? Jak można żyć ze szczurami na ulicach albo w domach? Gdybym miał większy stopień, to zrobiłbym tu porządek. Zanim zrobisz porządek, to powinniśmy spatrolować tę dzielnicę. Porządek powinno się robić w pierwszej kolejności. Bez niego nie ma nic. Jak jest burdel, to nic nie może być zrobione dobrze. Mhm. Jasny gwint. Tam na pewno będzie więcej tych stworzeń. No i jeszcze smród. Ci ludzie chyba się w ogóle nie myją. Mnie to nie przeraża. Nie? Dobra. Skoro jesteś taki twardy, to proszę.
obejdź ten syf i złóż mi potem raport. Wykonać. Spotkamy się przy zejściu na nabrzeże. Tak jest. Młodzieńczy zapał to coś wspaniałego. Tylko jak się z tym uporasz, to nie podchodź za blisko mnie. Pewnie przysiągniesz tym smrodem. Mam nadzieję, że smród będzie największym zmartwieniem. A co miałoby być większym? Nie ma czegoś takiego. No chłopie. Jasne, zaraz wracam. Na nabrzeżu, tak? Dobra. Nabrzeże. Myślę, gdzie jest nabrzeże. Dobra, nabrzeże jest chyba bliżej portu, nie? Myślę, tak przynajmniej... No, tak chodzi. Coś mi tu mlaszcze, wiecie? Nie mówcie mi tylko, że te kobity dalej coś ubijają, bo nie uwierzę w to. Naprawdę? Ale jest późna w ogóle godzina taka. Dobra, no mieliśmy obejść to miejsce. Tu już byliśmy. Oczywiście. No dobra, wiadomo, sprawdzamy, co tutaj się dzieje. Nic tu nie ma. Przyznam, że spodziewałem się tutaj kogoś innego. Coś ty za jeden. A z kim mam przyjemność? Odważny. Większość nas chciałaby w gacie na wasz widok, chłopcy. Jestem kimś, kto ma interes do straży. Ciebie tu pewnie przysłał Veigar. Zgadza się. Ten bojący dudek zawsze wysyła rekrutów samych. Czasami mi was żal, ale z drugiej strony taki zimny prysznic przyda się każdemu rekrutowi naszej wspaniałej straży. Żebyś mi tu nie zemdlał, przejdę do sedna. Powiedz Veigarowi, że ma załatwić zwolnienie jednego z moich ludzi. Siedzi w waszym areszcie, nudzi się i pewnie obżera na koszt podatników. Za tydzień ma być wolny. Przekaż to Veigarowi, dobrze? Dlaczego sam tego nie zrobisz? Chciałem, ale jak widzisz, nie ma go tutaj. Mógłbyś z łaski swojej nie przedłużać i już się oddalić? Tutaj naprawdę można coś złapać, jeśli nie ma się zahartowanego organizmu. A co, jak Veigar nie spełni prośby? Nie chcesz wiedzieć. Wierz mi. Chłopcy, może wskażecie drogę naszemu posłańcowi? Nie trzeba, poradzę sobie. No kurde. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. I to tak w ogóle na wejściu, można by powiedzieć, nie? Wiecie, nie weszliśmy jakoś daleko w te slumsy. No dobra, fajny Veigar, naprawdę, zajebisty typ. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nie wiem, gdzie on polazł, nie? Z tego będzie. On skręcił sobie i poszedł tu. Nie mów, że o tym nie wiesz. A teraz na nabrzeżu. Nabrzeże. Niektóre problemy same się... Cholera wie, gdzie jest nabrzeże. Chyba nie tutaj, nie? Chociaż nabrzeże. Nieprzyjęcie do straży. Nocny patrol. Przeszukując slumsy, natknąłem się na zgraję podejrzanych osobników. Chcą, by Veigar wypuścił jednego z ich ludzi z celi. Po rozmowie wyglądało, jakby to nie był pierwszy taki przypadek. W dzielnicy biedoty chyba niczego więcej nie znajdę. Czas wrócić do Veigara. Po wszystkim Veigar będzie na mnie czekał w porcie niedaleko Molo. Molo? Gdzie tu jest Molo? Tu jest Molo. Tu jesteś. Wiedziałem, że zaśmierdniesz. Tak jak mówiłem, nie zbliża się. I mów, jak patrol? Jakiś podejrzany osobnik chciał z tobą pogadać. Kto? Nie wiem, nie przedstawił się. Masz załatwić zwolnienie jednego z jego ludzi. Jasne. No to wiem, o kogo chodzi.
Zrobisz to? Młody, nie interesuj się tym. Lepiej skończ składać raport, bo to w straży jedna z najważniejszych czynności. Ten ktoś stwierdził, że jak nie ma się zahartowanego organizmu, to nie powinno się przebywać za długo w tej dzielnicy. Dobrze, to gdzie teraz? Do kościoła, do kaplicy. Do willi lichwiarza. Ty wiecie co, może do kaplicy podejdziemy? Do kaplicy Adanosa. Jasne, za mną. Wiecie, jak już jesteśmy blisko, no to skorzystajmy z okazji. Właśnie może tak dobrze by było jak najbliżej się, wiecie, kręcić. W ogóle chyba do rana będziemy mieli patrol, jest druga w nocy. Także albo do piątej, albo do szóstej, nie wiem. Ale do kaplicy Adanosa jest stąd blisko, dlatego opłaca się tak właśnie iść, nie? Potem można iść do kościoła i Nosa. Może. No tutaj raczej się nic nie dzieje. Chociaż? A, nareszcie na kogoś trafiłem! Mieli jednak rację, jak mówili, że w nocy trudno kogoś znaleźć. Ale oto jesteście wy! Wspaniale! Należycie do straży, tak? Patrolujecie? Zgadza się. Dobrze, dobrze! Rozumiem, że jesteście trochę zajęci, ale czy znaleźlibyście chwilę, by porozmawiać o bogach? Byle szybko. Ach, ależ tych informacji nie da się przekazywać szybko. Wpajanie nauk zawsze trochę trwa. Inaczej nie odczujesz satysfakcji rozwoju intelektualnego. Zacznijmy od tego, że wszystko, co do tej pory usłyszałeś o bogach, to nieprawda. O Jezu. Inos, Beliar i Adanos nie są osobnymi bytami, lecz jednym, ukazującym się pod trzema postaciami. Stanowi to główny dowód na doskonałość tej istoty. Zdolność do okazywania całego spektrum emocji, panowanie zarówno nad światłem, jak i mrokiem oraz umiejętność osiągania pomiędzy nimi kompromisu to coś obcego nam, ludziom. Wszyscy jesteśmy albo dobrzy, albo źli. Nie potrafimy być raz tacy, a raz tacy. Nasza dusza jest taka, jaką ją stworzono i nic na to nie poradzimy. Jedynie ci, którzy prawdziwie otworzą swe oczy, mają szansę dostąpić zaszczytu spotkania Boga, mimo posiadania ułomnej duszy pełnej zła. A jeśli ktoś urodził się dobry? Nie nam o tym decydować. Coś, co my będziemy uważać za dobre, w oczach bogów może być obrazą przeciwko naturze. Młodzi pewnie nie zrozumieją tego od razu. Jednak naszym obowiązkiem jest próbować postępować tak, jak chce wszechbyt. I pamiętaj, mimo że Inos, Adanos i Beliar potrafią koegzystować w jednej istocie, to nie znaczy, że ty też jesteś do tego zdolny. Czy dostrzegasz już prawdę? Czy twoje oczy otwarły się na prawdziwą naturę wszechrzeczy? A może potrzebujesz wsparcia w dążeniu do światłości? Dokładne informacje o pracy nad własnym charakterem znajdziesz w najnowszej powieści kapłana Tarla, zatytułowanej Wieża. I nabyć ją możesz... Mam pomysł. Zacznij nauczać w dzień. Na targu. Albo w porcie, tam jest dużo ludzi. Ktoś na pewno zechce kupić tę całą wieżę. Tak myślisz? Kto na przykład? Znasz taką osobę? Chociażby jakiś szlachcic pochodzący ze znamienitej rodziny, która jednak podupadła i nie może sobie pozwolić na kupno owej fortyfikacji. Ależ wieża to tylko przenośnia, metafora odnosząca się do wytrwałości wiernych w walce z niewiernymi. Nie możesz rozumieć wszystkiego dosłownie. To tylko tytuł powieści, a nie żadna prawdziwa budowla. Szkoda. Cóż, na mnie już czas. Życzę powodzenia w krzewieniu wiary. Dziękuję. Mógłbyś przekazać swoim znajomym, że mają szansę poznać prawdę o otaczającym nas świecie? Pomyślę o tym. Świetnie. Będę czekał. Każdy wierny jest wart mojego czasu. O chłopie. Ryzykowne zagranie. A co, jeśli faktycznie zacznie nagabywać naszych chłopaków? Przecież muszą być skupieni na swojej pracy, a on w tym będzie doprawdy elegancko przeszkadzał.
Jeśli faktycznie pójdzie nawracać do portu, to tak dostanie po mordzie, że cała ta prawda uleci mu z głowy. Nie mamy się czym martwić. Cóż, nie będę się z tobą spierał. Widocznie przyświecał ci jakiś cel w tym działaniu. Dobrze, to gdzie teraz? Do dzielnicy, do willi. Do willi lichwiarza. Jasne, za mną. Dobra, no ten nocny patrol trochę trwa, ale wydaje mi się, że zrobimy go w całości już dzisiaj, żebyśmy zakończyli ten wątek jakby dołączenia do straży miejskiej. No i tak mam nadzieję, że nam to wszystko wyjdzie dobrze. Dobra, zróbmy F5, bo dawno nie robiłam w sumie żadnego zapisu. I co? I w kolejnym odcinku, już tak nawiązując, bo powoli zbliżamy się do końca tego materiału, zajmiemy się zadaniami jeszcze dla Gildii Kupieckiej. Na pewno zadanie dla Ernesto jest do zrobienia w całości. I możemy jeszcze zrobić coś chyba dla Helgi, ale nie wiem o tym. Nie przypominam sobie, żebym dla niej robiła jakiegoś questa, wydaje mi się, że nie. Więc będziemy mogli oczywiście to spróbować. No i dobrze. Jesteśmy na miejscu. Mówię ci, zapłaci mi za to. Ja nie spłacam długów, ja? Zawsze oddaję w terminie. Zawsze. Nie dam mu się więcej oszukiwać. Myśli, że jest taki wspaniały, bo wszyscy w mieście się go boją. Bo taką wielką willę ma. Cholera jedna. Większość zderów z biednych i uczciwych obywateli. O, dobry wieczór. Piękna pogoda, nieprawdaż? Faktycznie piękna. Właśnie dlatego z kolegą postanowiliśmy udać się na spacer. Po męczącym dniu lubimy się tak przewietrzyć. A to chyba nie jest zabronione. Prawda? A dlaczego miałbym was posądzać o coś niezgodnego z prawem? Dwóch spacerowiczów, wielkie mi halo. Oto to, panowie strażnicy, możecie spokojnie patrolować dalej. Tu nic ciekawego się nie dzieje. Sami uczciwi ludzie. No, może z wyjątkiem tego w willi. Macie jakiś problem z jej właścicielem? Problem? A gdzieżby to? Plotki tylko słyszeliśmy, że niby wyzyskuje biednych. Zwiększa procent już po udzieleniu pożyczki. Takie tam. Mhm. Skoro jest taki nieuczciwy, to może lepiej trzymać się od niego z daleka. Spacerować możecie przecież wszędzie. Owszem. Już sobie pójdziemy. Jeszcze jedno. Co tak śmierdzi? Śmierdzi? A, to pewnie my. Krewnych w garbarni dzisiaj odwiedzaliśmy. Pan władza wie, jakie u nich zapachy. Tego normalny człowiek nie jest w stanie długo wytrzymać. Cóż, problem polega na tym, że to nie smród wyprawianych skór. Prędzej, za przeproszeniem, gówna. I to sporej jego ilości. Nie. Gdzie tam? Panie władzo, tak się czepiać zapachu przypadkowo spotkanych ludzi? To niekulturalne. Proszę pokazać, co tam kryjecie. Słucham? Chcieliście willę obrzucić łajnem, ha? Nie mogę wam na to pozwolić. Ech, no dobra. Proszę. I co pan władza z tym zrobi? To nie wasza sprawa, spadać stąd. Jasne. Już nas nie ma. Muszę przyznać, że ładnie sobie z nimi poradziłeś. Tak sprawnie przejrzeć kogoś na wylot? No, no. Tylko może pozbądź się tego wiadra. Nie godzi się, żeby strażnik chodził z takim czymś. Jasne, sam przecież nie zniosę tego smrodu. A jakbyś chciał już wracać, nie ma problemu. Zmierzyłeś się z wystarczającą ilością wyzwań, żebyśmy mogli zdać odpowiedni raport Rodrichowi. Rozumiem. Dobrze, to gdzie teraz? Wiecie co, wracajmy. Wracajmy. Twoja decyzja. Wiecie, nie zależy mi jakoś tak bardzo na straży. Co prawda pewnie moglibyśmy zdobyć jeszcze troszeczkę expa. No bo jednak co jakaś burda, to dostajemy. Za tamtego kaznodzieje dostałam 50. Pewnie dlatego, że powinnam po prostu powiedzieć, żeby się ogarnął. Ludzie, musicie stanąć razem ze mną. Serio? Musimy obalić straż. Zniszczymy mury miasta i nie będzie żadnych ograniczeń.
Ty, tak ty, przyłącz się do mnie! Spalimy to miasto do gołej ziemi! O chłopie. Oszalałeś? To bardzo zły pomysł. Tak mówisz? Nie masz żadnego poparcia. Dostaniesz łomot od straży, wylądujesz w areszcie i na tym się skończy. Chyba masz rację. Lepiej wrócę do domu. No dobra, to wracaj. My idziemy do Rodericha i zakończymy sobie ten odcinek powoli. Nie wiem, czy jak do niego pójdę, to czy to zadanie się normalnie zakończy? Podejrzewam, że tak. O ile już się nie zakończyło. Nie, jeszcze nie. No. Jesteśmy. Dziękuję za wspólny patrol. Teraz idźcie przespać, a rano pójdziemy do Rodericha i złożymy mu raport. Tak jest. Aha, ostatnia uwaga. Zauważyłem, że pomału nabierasz tego oficjalnego stylu rozmawiania z mieszkańcami. Pamiętaj tylko, że w oficjalnych sytuacjach nie mówić im na ty. Albo bądź całkiem swobodny, albo całkiem oficjalny. Nie mieszaj tego, bo brzmi to mało profesjonalnie. Postaram się. No, to do jutra. O, muszę się coś zapytać. Mam pytanie. Wal. Dlaczego zamykamy ludzi w areszcie na kilka dni, a potem wypuszczamy, skoro można ich zesłać do Górniczej Doliny? Cóż, musisz zrozumieć, że jest pewna różnica między wykroczeniem a przestępstwem. Nie będziemy zsyłać ludzi do kolonii za zakłócanie ciszy nocnej. Gdybyśmy wszystkich zamknęli, to w Trymiga byśmy zbankrutowali. Przez brak kontaktu z innymi wyspami zapasy w spichlerzach się kurczą, a więźniowie w myśl prawa mają mieć zapewnione stałe racje. Mhm. Zanim statek więzienny do nas przypłynie, to minie trochę czasu. Zbyt dużo, żebyśmy byli w stanie utrzymać tylu skazanych. Okej, jeszcze trudną kradzież sobie zrobimy. To co, idziemy się w takim razie przekimać do rana. Tutaj powinno być łóżko chyba na górze jedno wolne u tego alchemika. A jak nie, to nawet dwa są wolne. Fajnie. No to do rana. I co? I zakończymy sobie zadanie nocny patrol. I zobaczymy, co dalej. Winston. Rozumiem, że gościu już jest u tamtego. O Jezus! Jeżeli ktoś mi przyjdzie na zdrowie, to dziękuję. Witam. Hej, ty. Melduję, że przeprowadziłem w nocy patrol. Były problemy? Dwóch ludzi chciało obrzucić odchodami jedną z willi. Przegoniłem ich. Przy kaplicy Adanosa podszedł do nas jakiś samozwańczy kaznodzieja. Przekonałem go, że nie powinien męczyć strażników swoimi tekstami, tylko ludzi tym zainteresowanych. Jeśli chodzi o biedną dzielnicę w porcie... Sprawę tej dzielnicy musimy omówić na osobności. Najważniejsze, że Marvin zachował się tam tak, jak należy. Rozumiem. Melduję, że to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia. Dobrze, Veigar mówił, że poradziłeś sobie całkiem nieźle. O, w niektórych przypadkach może podjąłbym inną decyzję, ale nie popełniłeś żadnych rażących błędów. Nocny patrol. Dobrze, czyli rozumiem, że jakbym teraz chciała dołączyć do straży, to po prostu mogę to zrobić. No to by wyglądało. Chwila. Spróbujmy to zagadać. Wykonałem wszystkie zlecone mi zadania. Dowiodłeś swoich umiejętności w posługiwaniu się mieczem i kuszą. Udowodniłeś swoją zaradność, zdobywając oręż strażnika bez zwracania na siebie uwagi. Przeprowadziłeś patrol po mieście, dając jego mieszkańcom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dobra robota, chłopcze. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Co za tym idzie, dotarliśmy do ostatniego momentu, w którym jeszcze możesz się wycofać. Dlatego zapytam cię po raz ostatni. Jesteś pewny swojej decyzji? Chcesz zostać strażnikiem miejskim i służyć Archolos tak długo, jak będzie cię ono potrzebować, lub tak długo, jak będziesz w stanie mu służyć? To brzmi na bardzo duże zobowiązanie. Chyba muszę to jeszcze przemyśleć. Dobrze, chłopcze.
Jesteś jeszcze młody, dam ci trochę czasu na przemyślenie sprawy. Tylko nie zastanawiaj się zbyt długo. Oczywiście, przyjęcie do Straży Miejskiej. Dobrze, czyli to zadanie nam się później anuluje. Okej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie wykonamy sobie zadania jeszcze dla Gildii Kupieckiej. Czyli m.in. zadanie dla Ernesto z tymi kwastami. Pójdziemy jeszcze do Helgi zapytać, czy dla niej nie możemy czegoś zrobić, bo szczerze mówiąc nie pamiętam zbytnio, czy jest coś do zrobienia, czy nie jest. Także dobrze. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!